kurz, lecą gwiazdy zielone skąd znika. Damy karą. 25 lutego w Pieszyckim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy Mariana Wódkiewicza pod tytułem Świat pasteli. Artysta malarstwem zajmuje się od 1963 roku. Tematami jego prac są postacie, architektura, pejzaże i martwa natura. Należy do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu i Grupy Malarzy Dzierżoniowskich. W swoim dorobku ma 100 wystaw indywidualnych. Ostatnie prace, które powstały w latach 2021-2022, malarz zaprezentował na wystawie w Pieszycach, którą uświetnił występ Janusza Małolepszego. Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 74. urodzin Mariana, dlatego nie mogło zabraknąć życzeń i prezentów. Mariana nad pastelami, jest to jego kolorowy świat pasteli, a po raz 23 gościmy w progach Domu Kultury w Pieszycach. Są to, te wystawy w Pieszycach są jak gdyby taką tradycją, ponieważ Marian ma w lutym urodziny i co roku robi tutaj od 22, dzisiaj teraz 23 raz robi swoje wystawy dla swoich bliskich, znajomych. Mamy liczne grono ludzi, którzy krokrocznie przyjeżdżają i tak jak powiedziałam, no jest to jego kolorowy świat, to są jego przeżycia, jego wewnętrzne przeżycia, to są jego świat jest taki kolorowy. Ja stawię wszystko na obrazkach, co myślę, jak to wszystko wygląda i postawa... w grudniu zacząłem, a w styczniu skończyłem. Tak, no. Pastele się szybko maluje, bo to są takie rzeczy. Właśnie to, co mu przyjdzie na myśl, to są jego wewnętrzne przeżycia, jego jakieś takie spojrzenie na świat, kolorowy świat. Ciekawym uzupełnieniem wernisażu było losowanie kilku prac artysty ze stosowną dedykacją. Kochanie moje, kochanie, dobranoc, już jesteś senna. Dzień na ścianie i noc jest taka wiosenna. Jedyna moja na świecie, jakże wysławię Twe imię. Ty jesteś mi wodą w lecie i rękawicą w zimie. Ty szczęście moje wiosenne, zimowe, latowe, jesienne, lecz powiem mi na dobranoc wyszeptaj przez usta senne. Za cóż to taka zapłata, ten raj przy tobie tak głodzi. Ty jesteś światłem świata i pieśnią mojej drogi. Ty jesteś światłem świata i pieśnią mojej drogi.